Cześć, oglądacie 14 materiał. Jesteśmy w bazie badawczej i tutaj mamy, jak widzicie, kilka NPC-ów, którzy chcą z nami porozmawiać. Odblokowaliśmy sobie w ogóle możliwość tutaj farmienia, znaczy farmienia, tworzenia przedmiotów w kuźni. Także zejdźmy tutaj na razie na dół. Przyjmij zadanie balonowe problemy. Centrum zasobów. Ej, czego tu chcesz? O, przepraszam, myślałem, że to ten młody krzykacz z kuźni znowu przylazł mnie drażnić. W każdym razie witaj w najświętszym centrum zasobów w okolicy. W sumie to jedyne centrum zasobów w okolicy, ale to nieważne. Przejdźmy do interesów. Rzucisz okiem. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Zlecenia jakieś. To sobie zostawię. Ukończone zostawię, zarządzane śledztwami. Dobra, to zostawmy. Słyszałeś? Budujemy statek powietrzny, latającą bazę badawczą, ale obłęd. Chciałbym już teraz móc polecieć w przestworze, ale najpierw musimy zebrać te materiały. Zobaczmy, wygląda na to, że polujemy na Paolum. Dobra, na razie to zostawmy. Kuźnia. Cześć, przybyłem tu jako ochroniarz dawcy zespołu polowego, ale ostatnio robię za gońca w kuźni. Słyszałem, że mamy tu samych jajogłowych. To nie jest dobre miejsce do tworzenia sprzętu, szczególnie do pracy z ogniem. Więc śmigam ze zleceniami do kuźni w Asterze. Jeśli czegoś potrzebujesz, ja ci to przyniosę. Poważnie, co by to nie było, wal śmiało. Trzeba ci czegoś? Wykujmy sobie nie amulet, znaczy... Patrzcie, mamy amulet ataku. Solidna kość, kość głazowa, kryształ świetlny, akwalit. Weźmy to. 1500 sztuk. Dobra, mamy to założone, amulet ataku. Zobaczmy, czy możemy to ulepszyć. Amulet obrony. Nie mamy takich składników nawet, więc możemy tylko pomarzyć. Tutaj to samo jest. Ale to zostaje. Wykujmy, znaczy... Brakuje nam tutaj dużo składników, ale z metalu... 18. Tutaj mamy 22. Szamosa. Pancerz. O. Kurczę. Tak się zastanawiam, bo tak to mamy 22, tu 18, to może tego dragonitu nie będziemy tracić. Tylko polujemy na te szamosy. Szamosy to są takie malutkie potworki. Tylko, że ten set może być ciulowo wyglądać, ale tam srop jest wygląd. To mamy 22 punkty ochrony. Więc w sumie najwięcej. Tylko tutaj jest wszystko poblokowane. A, to tylko pewnie możemy ten stworzyć. To tylko możemy jeden przedmiot stworzyć z tego. A to lipa. Mamy tylko 5 sztuk dragonitów, więc mógłbym tylko dwa przedmioty stworzyć, więc na razie sobie to darujemy. W takim razie. Tutaj jeszcze ktoś chciał z nami pogadać. Gdzie jest w ogóle nasza ta skrzynia? Tutaj jest skrzynia. Gdzieś widzę, ale to chyba pod nami. Ale nie da się zejść niżej. Ej, co jest grane? A, tu jest skrzynia. Dobra, przerzućmy to wszystko i ruszamy z zadaniem. Zwróć uwagę, że mamy tylko trzy miksturki lecznicze. Dobra, no to wio.
Ogłoś nowe zadanie. Opcjonalne mamy jakieś nowe, dostępne zadania. Mamy specjalna arena Barot. Upoluj Barota. Dobra. Z poziomu czwartego mamy aż 3 zadania. Łowy, łowy, jaja w lesie. Dobra, wiecie co? Jedźmy z zadaniem fabularnym. Balonowe problemy. Czwarty poziom. Upoluj Paluma. Paolum. Dobra. Przy okazji może sobie weźmiemy rudę dragonitu, ale może w pierwszej kolejności zapolujmy. Zapolujmy. Gdzie ja się przyniosłem? Jeżeli uda nam się przerobić, ja też pójdę w teren, żeby poszukać materiałów. Zajmij się tym Paolum, dobra. Wygląda, że Paolum żywi się jajami złożonymi z koralowców. Proponuję zacząć poszukiwania właśnie tam. Dobra. Ruszamy. Nie walczyłem z tym potworem, jak mówiłem wcześniej. Ale ten Paolum chyba tutaj gdzieś był, obok. Pójdźmy na razie tędy. Chociaż on chyba tam był, ale dobra, na razie to. A przy okazji będziemy szukać materiałów do wykucia pancerza, którego chciałbym sobie stworzyć. Słuchajcie, bo tu mamy miód. Tylko pytanie, czy tutaj... Aha, bo tu jest jakieś zejście. Ej, tam mnie nie było jeszcze chyba, z tego co widzę. A byłem tam. Okej. Okay. Mam nadzieję, że damy radę. W sumie tutaj nawet nie wiem, na co ten przeciwnik jest odporny. Więc trochę lipa, nie? No, trawrześ. Czego mruczek nie chce atakować? Dobra. Coś pięknego wam powiem. Kość koralowa. Tego wcześniej nie było na poprzednich mapkach. I tutaj był ten Paolum chyba. Stare pióra. Jest. Mam jakiś składnik. K
Jakiś wyborowy uchodziec? Co to wpadło nam? Dobra, mamy chyba to, czego szukamy. Co to za kula jest? O kurde. Aha. Okej, wygląda trochę jak nietoperz. Oh shit. Ktoś myślał, że dostanę ładne po dupie. Ja pierdzielę. Czy kwasem atakuje, czy? Mruczkiem się zajął. No, ej, no skręć mi. Cholera. Jakoś nas uśpił, czy jak? O cholera. O cholera. Poczekajmy, nam się życie odnowi. Shit. Ciężki przeciwnik. 133 dostał hita, ale ładnie. Fucking shit. Całe życie poszło. Przejebane. Jest mruczek w ogóle. A jest tutaj, dobra. Uciekł. Uciekł, cwaniak. Ej, powiem wam, że jest przewalone. Przewalone jest. Cholera. Brennan poleciał tutaj. Tak, jest na górze plus 30, widzicie? Więc przeciwnik na górze to jest plus na plusie, a jeżeli jest poniżej naszego poziomu, jest na minusie. No te małe będą mu pomagać, cholera.
Dobra, tutaj tu ma coś odpadło. Jest jakiś taki mega ciężki, ale trzeba uważać. Wiecie co jest najgorsze? Że się nie przygotowałem w kantynie. Nie zadam żadnego posiłku wzmacniającego. Co jest ze mną? Jakiś ospały jestem. Chyba kogoś wziąłem do pomocy. Dobra, trzeba się uleczyć. Kurde, bo że mi jeszcze pozwoli. Z pieprza. Cholera. Dobra, to czas na naprawę broni. My go dopadniemy. Ja to nie popuszczę. Tanio skóry nie sprzedam. Wiecie co jest problem? Że się nam się powoli łączą mikstury. Nie, no jeszcze trochę mamy. To jakieś części nie zostały z tego potwora podczas walki. Wiecie co, gdzie ja będę teraz... O cholera, gość tutaj jest. Musimy się cofnąć. Gość jest wyżej. Jak ja tam do niego wejdę? Aha, bo on tutaj jest. Kubaniec. Na dole jest. Ale skok. A szkoda, że nie udało się. Szkoda, że się nie udało mu skoczyć na łeb. Ej, no co jest grane? Uniki.
coś chyba kuleje. No wchodź tu do góry, kurde bela. Spieprza cwaniaczek, krzyżuję tego haka. Ale chyba ma się dobrze, bo jeszcze czaszki nie ma, że dogorywa. Ej, jakoś na górę poleciał znowu. Jaki ciul. Ajajaj. To jest strasznie upierdliwe, wam powiem. Gonienie potwora po całej mapie. On pewnie to wróci, ale... Ktoś tam jest, gdzieś cholera. Jak by to trafił. Mruczek ma broń zniszczoną. Z tego co widzę. Ciekawe, czy się da mruczkowi naprawiać sprzęt. Aha, tędy nie zejdę. A, tam jest linka, dobra. Wiem, łuk też by się mógł tutaj nam przydać. Czekaj, się naładuje nam ta. Nie ma spania, pobudka. Jeżeli niby co? Ej, no bez jaj. Nie będę go gonił po całej mapie. Shit. Kurde bela, ale balans. Pozostałe mam jeszcze dwie szanse. Potwór tam trochę oberwał, ale nie wiem ile jeszcze przed nami. Co to jest to ogniste zioło? Dostawa wigrosy.
75, dobra. Już koniec. Spieprzyłem, bo nie przygotowałem się w kantynie. Mogłem sobie zjeść posiłek, który by nas wzmocnił. Niestety zapomniałem całkiem o tym. Także lipa. A szkoda, że wracamy, bo jeszcze bym chciał sobie tą rudę dragonitu zebrać. No nic, cóż, trzeba wracać, jak gra nakazuje. Wrócimy tutaj pewnie zaraz, bo bym ten patrz sobie sieknął. Tylko potrzebuję zabrać składniki. 2,38. Co tu zdobyłem przy okazji? Skorupa. Skórka. Błona. I kulę pancerza mam. Za wykonane zadanie. Siódmy poziom łowcy mamy. I sobie sprawdzimy, na co jest podatny ten przeciwnik. Chociaż na razie z nim będziemy walczyć. Zdrowie, atak i obrona koleżkota wzrosły. Super. Nareszcie. Balony zostały podczepione i statek powietrzny jest gotowy. A wszystko dzięki tobie i temu inżynierowi powietrznemu. Przygotowania po naszej stronie również zostały zakończone. Możemy wyruszać w drogę, gdy tylko będziesz gotowy. Jest jednak jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Nie zawracaliśmy sobie głowy lotem próbnym. Nie przeszkadza ci to, prawda? Po prostu powiedz, kiedy będziesz gotowy i zaczniemy opadać w głąb gnijącej doliny. Tam, w tej nowej lokacji znajdziemy, moi drodzy, ostrze łupieżcy, zdaje się. Jest to ostrze, które możemy dać naszemu mruczkowi i on będzie pozyskiwał dla nas materiały z potworów podczas walki. No, na razie tam nie idziemy, ja muszę się, kurde, wzmocnić. Tutaj ktoś chce z nami pogadać. Kto to jest? Inżynier powietrzny. Właśnie miałem zamiar ci o tym powiedzieć. Wędrowałem przez pogórze, szukając materiału do statku i tak sobie pomyślałem. Poruszanie się po pogórzu koralowym byłoby znacznie łatwiejszym, gdybym skonstruował tu wyciąg glinowy. Więc poprosiłem Centrum Zasobów o części, których potrzebuję. Myślę, że byłoby nam tu znacznie wygodniej, więc byłoby cudownie, gdybyś mógł mi pomóc. Liczę na ciebie. Skrót do szczęścia. Co ja tu potrzebuję? Skóra Szamosa. Punkty badawcze. A, mam to. Solidną kość i szkórę, to mamy to. Czekajcie, tutaj jeszcze ktoś chce z nami pogadać.
Gdzie jest nasza skrzynia? Tutaj. Jak tam wejść? Dobra, i ruszamy zaraz dalej. A nie to, to źle. Antidotum idzie z nami. Ej, patrzcie, zostało tylko 14 miksturek. A miksturki się przyrządza chyba z zioła. W razie weźmiemy zioło, nie? A tutaj mamy... Potrzebny jest nam miód z kolei. Ja sobie może wezmę z 5 sztuk. Tylko czekajcie, co ja tutaj mogę? Sakwa na przedmioty. Nie mogę tworzyć? Czego nie mogę tworzyć? A, tutaj. Dobra. Porozmawiam z kapitanem trzeciej floty. My drodzy, na razie nie będziemy... A chyba muszę to zrobić. Jesteś gotowy na lot do Gnijącej Doliny? Nie. Wiecie, daję znać, kiedy będziesz gotowy. No dobra, tylko że ja bym chciał stąd wyjść. Nie mówcie, że ja tam muszę lecieć w takim razie. Chociaż czekajcie, tu jest chyba wyjście stąd. Dobra. Na razie nie będziemy do tej Gnijącej latać. Pójdziemy tutaj zebrać tą rudę drakonitu. Tak, żebym mógł sobie ten pancerz zbudować. Czego my tutaj nie możemy tego drugiego obozu rozbić? O co chodzi? Wykonaj zlecenie dostawy. Ha. Jak wykonać zlecenie dostawy? Oh shit. Muszę się dowiedzieć, jak to zrobić, bo to jest dosyć ciekawe. Dobra, a my będziemy, moi drodzy, czekać, bo tu mamy miód z kolei. Może ten miód jeszcze sobie wezmę. Chyba, że tędy też się da przejść. O, tędy też się da przejść, to może pójdźmy tędy już. A ten miód to jest tutaj? Kurde, tylko nie ten. Niech sobie idzie. Nie mam zamiaru za bardzo z nikim walczyć, bo to jest dosyć czasochłonne zajęcie, a ja chciałbym tutaj zdobyć tą rudę. Ale ślady odkrywać możemy, bo to chyba za to otrzymujemy punkty badawcze.
No i musimy to zadanie zlecenia wykonać, żeby móc założyć nową bazę. Czekajcie, bo tutaj coś cholera mamy, tam jej nie było, widzę. Kurde, co to za arena tutaj jest? Patrzcie, tu w prawo jeszcze nie byłem. A byłem, tu z jaskini do góry chyba. A, tu walczyłem z tym, dobra. Kojarzę. Musimy tam zejść do podziemi, czyli tu pójdziemy w lewo, nie? Ej, co to? Patrzcie. Jakieś kotki dosiadają. Czad. Kto to rozmawia z kim? Mruczek rozmawia z jakimś tym. Dobra, nic. Na razie my skupmy się na tym rudzie. Mam 5 sztuk. Jakbym zrobił jeszcze 5, no to mógłbym sobie cały set zrobić. Ale obawiam się, że nam braknie tutaj szczęścia. Ewentualnie możemy też zaczekać, bo ta ruda się nam odnawia. To cholera jest. Jest! Ruda dragonitu. Mamy 6 sztuk. Mamy 6 sztuk. Czekajcie, bo tutaj jeszcze mnie nie było chyba. Tam pójdziemy za chwilę. Natomiast tutaj jeszcze jest jedna porcja złoża. Jest ruda dragonitu. Super. Mam już 7. 8. Dobra. Tu chyba jeszcze coś było. Czy mi się wydaje. W ogóle zobaczmy mapkę. Czy nam to odrasta? A tam mamy złoże górnicze. Tutaj jeszcze jest, dobra.
Jest. Super. Bo ja wiem, ja idę do tego punktu, gdzie sobie zaznaczyłem na mapie. Dobra, okej, rozumiem. Ja pierdziela. Mega, mega to jest po prostu mega. Co to jest? Truba duży. Nia, nia, nia. Ej, co wam, o co wam chodzi, głupki? Już miałem załatwić to coś sam. Czym problem? Chętnie pomiałżemy wam w imieniu komisji badawczej. Naprawdę, przepraszam, że za wcześniej, jak już się nakręcę z powodu melodii, to czasami mnie trochę ponosi. Prawdę mówiąc, dwa cyziki, tyzicji, jaku nie dają nam trubadurom spokoju. Stwierdziłem, że dziś będzie ten dzień, w którym załatwię ich ostatecznie. Więc wskoczyłem na Szamosa i pojechałem. Jeśli tak się sprawy mają, to chętnie podamy ci pomocną łapę. Przyda mi się pomoc. Jesteście bardzo wspaniałomyślni. W takim razie niech rozpoczną się łowy. Pokażemy tym dwóm, jak potężna jest nasza pieśń i nasza stal. Matko. O matko, truba duży w tarapatach. Dobra, ja nie wiem, czy tego zadania się będę teraz podejmował. Ja muszę sobie pancerz wykuć, to po pierwsze. No bez tego to... Bez szans. Ciekawe, czy te złoża... Nie, one nie odrastają. Musimy wyjść z gry. No niestety. Chociaż nie, odrastają te złoża. Widzicie? Odrastają. To jest cholera za jakieś dziwactwo. Tego cholera nie widać, ale... A tu jest jeszcze przejście. A widzicie, ja na koło szedłem. A jest ze mnie łoś. Na mapie niby to odrosło, ale... De facto zebrać się tego nie da. Widzicie? No i to nam braknie trochę tej rudy dragonitu, żeby móc ten pancerz wykonać. Cholera. O, odrosło. Dobra. Super. Ale już tylko ruda żelaza się pojawia. Bez sensu. No, chyba niestety już nie możemy tak nieskończoność farmić tej rudy, więc szkoda, no. Nie będę mógł stworzyć całego pancerza znowu. Cholera jasna. A tutaj co jest?
Patrzcie, tam coś jest. Chyba, że nad nami. Wiecie co? Ja sobie chyba złowię rybkę. Czego tu nie możemy łowić? Aha! Wróć. Nie mam szczęścia tych ryb. Jak się wyciągało tą rybę? Shiftem? Pieprzyć ten interes. Dobra. No, nie wypada nam to, co bym chciał. Czyli runa dragonitu nam nie wypada. Niestety. O, wypadło nam. Teraz. Czy jednak można tu farmić w nieskończoność? Nawet dosyć szybko to odrasta, więc dosłownie, nie wiem, 4 minuty i pewnie ten złoże jest odnawiane. Wiecie co, chyba będziemy wracać. Z ekspedycji. I sobie teraz ten pancerz wykonamy. Stalowy. Taki był zamiar. Gdzie jest kowal? Kuźnia za nami. Wykuj wyposażenie. Pancerz. Aha, wiecie co wam powiem? Nie odniosłem żadnego jakby wrażenia, żeby ten amulet, który mamy założony, który wzmacnia nam ataki, był w jakiś sposób aktywny, bo te obrażenia wcale nie są większe. O, lumo możemy stworzyć. Tylko tak, skorupa palumu tu są. Nie mamy takich tyle materiałów. Rudy dragonitu mamy 10, więc o. Idealnie sobie zrobimy ten set, który daje nam 18 defense, zamiast 12 to już jest całkiem nieźle i ochronę przed lodem. Ale 1500 to kosztuje aż. Kurwa, jak wyglądam, ja pierdzielę. Może być. Ochrona przed piorunami i przed wodą. To podoba mi się. Trochę mi przypomina to tutaj tego Dark Soulsa. Dwójkę chyba. 18 pancerz to całkiem nieźle, można powiedzieć. Na tym etapie gry. Oczywiście możemy sobie to jeszcze wzmocnić. Nie opłaca się tego za bardzo wzmacniać. Tych kół pancerzy mam tylko tyle, strasznie mało. Zobaczmy, czy możemy ewentualnie jeszcze ulepszyć naszą broń.
cholera. Ej, pojawiło się kuźwa nowe drzewko. Jaki kuźwa czat. Czekajcie, bo obrońca to jest obrońca katany. A co ja tu potrzebuję? Aha, jakieś wymagane materiały. Tego materiału nie mam. Ha. Rzadkość 6, rzadkość 5, rzadkość 4, rzadkość 3. Jaki czat. Żelazna katana 2. Ale ja to mam chyba tą żelazną katanę 2. Patrzcie tutaj. Pazur Tobi Kadachi, worek elektryczny. Ale czat. Czyli tego też nie ulepszymy. Dobra, ale fajnie, że można jeszcze dalej te bronie rozwijać. Tutaj dalej nie mam tego materiału. Jaki czat. Patrzcie to, jak to wygląda. Mega. Ja pierdzielę, tego tu wszystkiego jest. Kościane kukri. A gdzie jest te ostre? Tutaj żelazna katana. To można by wbić się tutaj na ten poziom, bo tu składniki mam rudę żelaza. Dobra, pociśnijmy w to. Nie, tego nie będę na razie zakładał. Kryształ ziemny, ruda machalitu, ruda żelaza, to też mamy. 330 lub to. Dziób kulujaku, skóra kulujaku, łuska kulujaku. Zgodność plus 15. Tylko tak, tutaj możemy sobie pocisnąć wodę. Tylko nie mamy rudy dragonii tutaj, żeby to ulepszyć. A tutaj mam 429. Łuska Tsikiyaku. 3 sztuki. 429. No ale te obrażenia mamy tutaj na poziomie 561. Wcale ta broń taka nie jest. Nie ma takiej różnicy względem tej broni, której używaliśmy, a tej. 330. Patrzcie, to można tutaj aż pojechać, w ogień, w truciznę. Ja pierdzielę. Ruda dragoni tu 5 sztuk. Ja pierdzielę, nie wiem co tu wybrać. Bo tu mamy, będziemy mieli atak wodą, tu moglibyśmy mieć atak ogniem. A tutaj trucizna. Ja pierdzielę, moi drodzy, jestem załamany szczęśliwie, że tak to nazwę. Nie wiem, czy pójść tutaj w to. 363, rzadkość 3. Czy pójść tutaj w te. Tylko tutaj potrzebujemy kulujaku. Pójdźmy w to. Żelazną katanę 3. Chociaż tutaj mamy. Rudę dragonitu, a to mamy 429. Ale i tak mniej niż to. Tu potrzebuję jakiś dokument. Nie wiem, gdzie go zdobyć. No, ładnie.
Ulepszyłem tą broń, co prawda, ale tak nie będziemy nią walczyć. No ale okej. To możemy sobie też ulepszyć. Patrzcie tu. 182. 168, 168. Tu mamy elektryczność, tu mamy uśpienie. Kość potwora, pradawna kość. Jagras, jagras, jagras. Tu mamy z kolei kości, tu mamy kość, te materiały związane z potworami, a tutaj to samo. Tu mamy mieszankę, widzę. Rudy plus. Czekaj, bo tu mamy chyba jeszcze jedną broń. Nóż stalowy jeden. Aha, tutaj jest. Oh shit. To nawet składników nie mam odblokowanych. A czekajcie, mam tam żelazną katanę 2. I tu też mam żelazną katanę 2 chyba. Żelazna katana 3. A to? A to mamy też poblokowane. Moi drodzy, jest multum opcji, gra oferuje multum ulepszenia sprzętu. Ale cóż, mamy przynajmniej lepszy pancerz. Dosyć ciekawie wygląda, trzeba przyznać. To też jest fajne, że pomimo tego, że ten pancerz wygląda topornie i pewnie jest ciężki, to wcale nasza postać tego nie odczuwa. Może to być plusem i minusem. Także to tyle, kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, pozdrawiam wszystkich, hej hej.